października. Tu już jest zerwana ta rajka, tu zobaczcie jaki kolor. Tak jak się wstanie na początku, to w tych rajkach nie jest czerwono, tylko jest bordowo, nie? Tak dojrzały przez ten czas. To jest ta rajka, którą pokazywałem wam w poniedziałek. Dzisiaj jest środa. Wczoraj były liście wywiezione, widzicie, że pod półkami nie ma już liści. A pomidory sobie dalej dochodziły, no i są naprawdę takie bardzo, bardzo czerwone. Aż dziwne. Ponadto cholernie wysoko są, czy mi to nie przeszkadza tam. W miarę sprawny jest ten długi łapska, mam to, sięgam, ale osoby niższe, mają problem sięgnięcie tutaj do tych wysoko, no chyba że się zmuszają do chodzenia po tych rurkach cały. Ja nie chodzę tam, czasami tylko se wstanę. No wczoraj premier Rutte ogłosił tutaj taki mały lockdown, żeby ograniczyć liczbę zakażeń. Takie podstawowe rzeczy. Mnie najbardziej zainteresowało i to dzięki grupie na Facebooku pojawiła informacja, że najpierw było, że jest obowiązkowa kwarantanna w Holandii dla osób przyjeżdżających z Polski. No jestem zainteresowany, bo jak pewno się orientujecie, jadę. Chcę jechać teraz w piątek, no i jadę. Ale później dopiero, kiedy tam wnikliwie się przyjrzałem, poczytałem i tak dalej, okazuje się, że to jest nie obowiązek, tylko zalecenie. Czyli jeżeli w Polsce się znajdę i wrócę tutaj, no to taką muszę się sobie samo kwarantannę zrobić. Znaczy muszę, mógłbym. No zobacz, tam akurat tam gdzie ja jadę, tam tych zakażeń nie ma dużo. Chyba nie wiem, czy w ogóle są. A ponadto nie mam zamiaru się nigdzie szlajać po lokalach i tak dalej, tylko to co mam do zrobienia, to zrobię i to wszystko. No i dlatego sobie po prostu nie wyobrażam, że tutaj Holendrzy zrobią takie kontrole na granicach, jak było to, bywało się to wiosną w Polsce, kiedy wszyscy byli spisywani wjeżdżających do kraju. No tym bardziej, że nie wiem jak oni to widzi. Nie, to jest niewykonalne. Może jeszcze na lotniskach to tak, ale jakby mieli przyblokować autostrady z każdej strony Holandii, to marnie to widzę wszystko. Ale chyba do tego nie dojdzie. No, w każdym razie jadę i wracam. Oczywiście będę monitorował tam w środkach przekazu, jak się tam sytuacja ma dalej. Co tam jeszcze miałem mówić? No i tutaj mają, co najważniejsze wprowadzili. Kurde, najważniejsze jest to, że po 20 alkoholu nie będzie można kupić. Co ja biedny zrobię? Po 22 nie mogę już siedzieć w żadnym lokalu. Wody nie mogę kupić po 20, no to ja już nie kapuję. No szlak, będę musiał wcześniej kupić wódę. No. Nie, żartuję, to niby chcą zrobić w ten sposób, żeby Holendrzy za bardzo się nie bawili wieczorami, więc chcą przyblokować zakup alkoholi po 20. Trochę dla mnie bez sensu, no bo jak ktoś sobie zaplanuje imprezkę, no to i tak kupi sobie wcześniej, nie? No, ale tak sobie wymyślę. No i mają być restauracje, jakieś tam bary pozamykane. No jedynie co będzie można kupić na wynos, zdaje się. W miejscach zamkniętych, publicznych, takie jak sklepy, tak dobrze mówię, jak sklepy, jakieś tam urzędy i tak dalej, obowiązek będzie noszenia maski. Mi to akurat nie przeszkadza, bo ja do tej maski już jestem przyzwyczajony, ona mnie nie poddusza, nic się nie dzieje, także ja już mam swoje zdanie wyrobione na ten temat i nie chcę tutaj dyskutować już z nikim, bo to jest jałowa dyskusja na ten temat. No i co tam jeszcze? Już chyba młodzież powyżej 13 nie w szkołach siedzi, wszystkie będą musiały dzieciaki chodzić w maskach po szkołach, zdaje się, z tego co pamiętam. No mówi, że będzie to bolało, no ale będziemy musiał spróbować. Na razie ten okres obostrzeń ma trwać 4 tygodnie, ale to się czuję przedłuży i coś też czuję, że może jeszcze być bardziej zaostrzone. Nawet teraz tym się wydaje, jest to nie do zatrzymania. No i widzicie co się dzieje. Pomidorów tutaj w tej chwili z rajki, no tych takich to nie zbieramy. Z rajki wywożę około 600-700 kg pomidorów. Nie, nieźle. Takich kolorów to ja jeszcze nie pamiętam. Tutaj bywało, że było dużo właśnie pod koniec
sezonu zrywania, ale no teraz to jest przesada. Jest nas tu 12 osób, a my kurczę stoimy w miejscu. Praktycznie do 2 godzin robi się taką 100-metrową rajkę. Przesada, dobra, ale co tam? Później sobie przez tydzień jakoś tam odpocznę na tej swojej, jak to ktoś określił, zgniłej działce. No tak, 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 już my oglądamy. Jeżeli chodzi o Audi, stoi na warsztacie, przepraszam. Coś tam z pompą paliwową jest nie tak. Gdzieś tam. Magda ta sama dokładnie nie wie, facet tam chyba wykorzystuje to, że to jest dziewczyna, która tam wiedzy raczej technicznej nie ma i musi tam jakąś tam adapter, czyli jakąś tam końcówkę zamówić, niby zamawia. W ciągu 2-3 dni ma to być. Koszta już też różne podała, bo na początku to miało kosztować 200 euro, potem mówi, że może 600 euro, jakie dziwne rzeczy. Ale mam nadzieję, że jak to się zrobi, to ten samochód trochę pojeździ. Taką mam nadzieję. Ale nadal uważam, że Skodą się lepiej jeździ. I zresztą Magda też to stwierdziła. Wczoraj akurat musiała do pracy jechać z godziną. Sprzęgło jest zupełnie inne, mięciutkie, fajne. Ten Audi już jest takie twarde, zbite. Trzeba siły zużyć, żeby wcisnąć pedał sprzęgła. A później wam pokażę, jak ta rajka wygląda w całości na początku. Ta cała rajka, zobaczcie ile kolorów jest. Fajnie, co? Masakra jak się. Dobra, tej masakry już też gadałem. Dobra, na dzisiaj koniec gadania. Trzeba się sprężyć do pracy,